Siema, siema. Jest czwartek. Jestem nad jeziorkiem dzisiaj. Wyskoczyłem, bo jest ciepło. Dzisiaj testuję w wodzie jeszcze raz fiszerka, magnes neodymowy. No i galet jest, także zobaczymy. Pobawię się dzisiaj. No i mamy sygnał pierwszy. Ale to nie tylko jeden fant, a dwa. Patrzcie, na fiszer dzisiaj się popisał. Patrzcie to. Trafił dwie monety w jednym sicie. To jest tak, 20 groszy. 49 rocznik i złotówka. A złotówka jest też 49, ale czad. Tej samej daty dwie monety, ale jeszcze sprawdzę w tym piasku, bo to było. Widziałem tylko złotówkę. Odczajmy to za chwilę. Czy coś tu jeszcze jest? Czekajcie, zmienię łapę. Nic już więcej nie ma. Ale jazda, dwie monety. Super. Sygnał teraz na fiszerku 45. Wyskoczyła jakaś zawieszka. Nie, to jest zapinka, ale to jest zapowieść tego, że tu gdzieś jakiś gruby łańcuch wisi. Leży, wisi. Także szukam dalej. To jest posrebrzany raczej. No ale namierzył fiszerek. Także nie wiem, czy dzisiaj galetę odpalę. Pobawię się tą małą cewką. Widzimy się przy następnym sygnale. Sygnał 45. Myślę, że kopię monetę, bo fiszerkiem tak biło, ale lepiej. Wykopał się pierścioneczek mały. Sreberko. Czwarty czy piąty sygnał, nie, piąty sygnał. Taki do kopania i wyskoczyło sreberko. Jest git. Także fiszer jeszcze chwilę tutaj nogi pomoczy. I wtedy może na galecika się przesiądę. Jest kolejny pierścionek aluminium. Git. Sygnał 67 na F22 jest 50 groszy. No jakieś zawleczki jeszcze są. Śmieci, folie aluminiowe. Idę dalej. Przesiadłem się na gareta. Sygnał 46. Co my tu mamy? Co myślicie o tym? Jest piękny mały gold. Ale czad. Ale czad. Super. Jest bicie. Jest tutaj bicie. Jest rewelacja. Maluteńki pierścioneczek. Z pięknym kamieniem. Super. Super, super, super. Mega. Sygnał 7577. Jest kolejna monetka. 49 rok. I to jest 10 groszy. Takie coś. Jest pogoda, jest dobrze. Stan Ideales. To jest 85 rocznik. Zachowana elegancko moneta. 50 groszy. Szukam dalej. Sygnał 82, 80. Jest sreberko. Pierścionek. Z cyrkonią. Ale jest zdeformowany, widać, że go przedeptane tutaj było już po nim. Ktoś przebiegł. Ale jest ładne sreberko. Liczy się. I to mnie cieszy. Nawet mnie cieszą kolczyki, jakby kto pytał. Srebrne. Rzut podwójny z jednego sita. Wyskoczyła dyszka, która biła 55. 8-8 rocznik. I łańcuch srebrny wyskoczył. Spory dosyć, taki przerobiona zapinka miedziana. Jest kawał srebra znowu. I git majonez. Na zapince powinno być bicie. Na tym serduszku. Super. Idę dalej. No i powpadały jeszcze kapselków troszkę. Baterie jakieś. Będę się zawijał. Podsumowanie będzie w domu nakręcone. Do zobaczyska. Jednak tu się rozpakowałem, pozbędę się śmieci w śmietniku pod tytułem beczka. Teraz tak, ołowiu sporo wyskoczyło, kapsli dosyć dużo dzisiaj, bo wypływały sygnały po sobie, także posprzątane. Nabój od syfona, ktoś pamięta? Było dobre, to pyszne dosyć, gazowane takie. To tu mamy druciki, folie,
kuleczki, blaszki, łuska jakaś zbita. Ołów, ołów, dwie baterie, jedna już wybuchła, jakieś aluminium. No ale to trzeba pozbierać, żeby się dokopać do tego. Także w niedzielę ze Zbyszkiem tu będziemy kopać. Czyli tak, srebelka. Pierwszy srebelko to wyskoczył taki malutki pierścioneczek do oczyszczenia. Jest następny pierścionek srebelko, ten z cyrkonią. Aluminiowy krążek. O. Kawałek zapinki od biżuterii. Łańcuch całkowicie na chodzie. No i małe, ale cieszy. Mini złotko. Podejrzewam, że próba to jest 5,8,3, bo lekko zaszła. Ma tam punce. 5,8,5 nie zachodzi, tak. To jest ruskie chyba, ale to jeszcze do wyczyszczenia się okaże. Ale jest małe złotko, ale cieszy. Jest elegancko. Także tyle. Pozdrawiam. I do następnego. Nie wiem, kiedy wyskoczę. Dzisiaj jest czwartek. Może w piątek. W piątek po pracy na pewno, nie jedynie w sobotę. Także na razie hej.